Dzień dobry Państwu. W tym roku obchodzimy 229. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja. Przez większość tego czasu, czyli od momentu uchwalenia do dnia dzisiejszego, nie mogliśmy się cieszyć tą Konstytucją. Teraz od kilkudziesięciu lat się cieszymy, natomiast w tym roku jesteśmy ograniczeni przez koronawirusa. Tym niemniej nie powinniśmy zapominać o tym, jak ważny był to dokument. W XVIII wieku większość posiedzeń Sejmów była zrywana przez posłów, którzy byli opłacani przez magnaterię czy przez obce dwory. Konstytucja miała temu zapobiec. Konstytucja likwidowała liberum veto. Konstytucja służyła, jak posłowie napisali to w preambule, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic. I to byli posłowie, którzy, jak sami napisali w preambule, byli wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów. Po dwóch latach miał miejsce drugi rozbiór Polski, po kolejnych dwóch trzeci rozbiór Polski. By się wydawało, że pamięć o Konstytucji umarła. Jednakże ona odżyła w roku 1921. Po odzyskaniu niepodległości została uchwalona wtedy Konstytucja kolejna, która odnosiła się do dorobku Konstytucji 3 maja. Konstytucja 3 maja to była próba naprawy państwa polskiego naszymi własnymi siłami, co zostało zwieńczone 130 lat później po odzyskaniu niepodległości. Bądźmy dumni z naszych przodków, cieszmy się dziś nam daną wolnością. W imię Boga, w Trójcy Świętej Jedynego. Stanisław August, z Bożej łaski i woli narodu król Polski, wielki książę litewski, ruski, pruski, mazowiecki, żmudzki, kijowski, wołyński, podolski, inflanski, smoleński, siewierski i czerniechowski wraz ze Stanami Skonfederowanymi, w liczbie podwójnej naród polski reprezentującymi, uznając, iż los nas wszystkich od ugruntowania i wydoskonalenia Konstytucji Narodowej jedynie zawisł, długim doświadczeniem poznawszy zadawnione rządu naszego wady, a chcąc korzystać z pory, w jakiej się Europa znajduje i z tej dogorywającej chwili, która nas samym sobie wróciła, wolni od hańbiących obcej przemocy nakazów, ceniąc drożej nad życie, nad szczęśliwość osobistą, egzystencją polityczną, niepodległość zewnętrzną i wolność wewnętrzną narodu, którego los w ręce nasze jest powierzony, chcąc oraz na błogosławieństwo, na wdzięczność współczesnych i przyszłych pokoleń zasłużyć, mimo przeszkód, które w nas namiętności sprawować mogą, dla dobra powszechnego, dla ugruntowania wolności, dla ocalenia ojczyzny naszej i jej granic, z największą stałością ducha niniejszą konstytucję uchwalamy i tę całkowicie za świętą, za niewzruszoną deklarujemy, dopóki by naród w czasie prawem przepisanym wyraźną wolą swoją nie uznał potrzeby odmienienia w niej jakiego artykułu, do której to Konstytucji dalsze ustawy Sejmu teraźniejszego we wszystkim stosować się mają. Niech słowa preambuły ustawy rządowej z 3 maja 1791 roku, która przeszła do historii jako Konstytucja 3 maja, będą dla wszystkich mieszkańców ziemi mosińskiej zaproszeniem do głębokiej, wewnętrznej rozmowy o jej znaczeniu dla Polski wtedy i dziś. Uchwalona przed 229 laty Konstytucja Majowa szybko stała się pamiątką historycznej przeszłości. W okresie zaborów była przede wszystkim synonimem działań ku ratowaniu ojczyzny i symbolem polskości. Po odzyskaniu niepodległości już w 1919 roku 3 maja został ogłoszony świętem narodowym. W preambule pierwszej uchwalonej przez Sejm Konstytucji z 1921 roku nawiązywano do ustawy majowej tak treścią, jak stylizowanym językiem. Jej przywołanie było dowodem tradycji i ciągłości państwowości polskiej. Po roku 1945
komunistyczne władze zmierzały do likwidacji trzeciomajowych obchodów. Przełom przyniósł dopiero rok 1990. Wybrany w nowych warunkach Sejm i Senat powróciły do tradycji i proklamowały dzień 3 maja świętem państwowym. Wartości niesione przez zapisy Konstytucji były zawsze symbolem walki z bezprawiem. Doniosłe wydarzenie historyczne z 1791 roku stało się nierozerwalne z polską kulturą i wpłynęło na powstanie wielu ważnych dzieł sztuki. Niewątpliwie najbardziej znaczącym jest obraz Jana Matejki Konstytucja 3 maja 1791 roku. Olbrzymi obraz o powierzchni ponad 11 metrów kwadratowych powstawał od maja do października 1891 roku i był jednym z ważniejszych w karierze tego niezwykle utalentowanego artysty, który co prawda nie dożył odzyskania przez Polskę niepodległości, ale wierzył, że jest to możliwe. Jan Matejko celowo odnosi się do tak doniosłego wydarzenia z przeszłości, traktując sztukę jako oręż w walce o niepodległość. Przywołuje istotny moment, w którym zmienia się rzeczywistość polityczna i społeczna. Późniejsza klęska nie przesłania Matejce wizji wolnego i nowoczesnego kraju i taką właśnie wizję chce Polakom przekazać ku pokrzepieniu serc. Oglądając obraz po raz pierwszy, w centrum kompozycji chcemy widzieć króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, być może przez znane portrety króla autorstwa Bacciarelliego, na których występuje w stroju z niebieską szarfą, a być może dlatego, że postać wyróżnia się jasnym strojem. Wszak domeną królów jest przebywanie w centrum wydarzeń. Matejko przewrotnie w środku obrazu umieścił marszałka Sejmu Wielkiego Stanisława Małachowskiego, dzierżącego w prawej dłoni tekst ustawy rządowej. Towarzyszy mu Kazimierz Nestor Sapieha, marszałek litewski. Obaj niesieni na ramionach posłów ponad tłumem. Artysta z wielką wprawą komponuje wielkie płótno, zapełniając je tłumem postaci, które niczym aktorzy na scenie odgrywają powierzone role. Gry światła i cienia podkreślają wrażenie wibrującego tumultu, dlatego prawie słyszymy podniesione głosy i stukot butów na bruku ulicy Świętojańskiej w Warszawie. Najważniejsze jednak są emocje. Gniew, radość, zdziwienie, niedowierzanie, zamyślenie, zachwyt, strach, zwątpienie – to wszystko dostrzeżemy w twarzach uczestników marszu. Konstruktorzy Konstytucji zdawali sobie sprawę, na jak cienkim lodzie stąpają i wiedzieli, że sprytny wybieg ustanawiania prawa pod nieobecność adwersarzy może mieć opłakane skutki. Matejko chciał pokazać nam, a właściwie współczesnym sobie Polakom, że warto walczyć o przekonania mimo tylu wątpliwości. Wyraźną przeciwwagą kompozycyjną dla jaśniejącego blaskiem marszałka Małachowskiego jest czarna postać Hugona Kołłątaja, który gestem nakazuje opanowanie szaleńca. Swoim autorytetem uspokaja emocje. Po prawej stronie głównej grupy podąża Stanisław Staszic, obrońca sprawy chłopskiej. Na obrazie widzimy odzianego w płaszcz koronacyjny króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, zmierzającego na czele pochodu do kolegiaty świętego Jana. Za marszałkiem w centrum obrazu pojawia się postać trzymającego sztandar Tadeusza Kościuszki z bandażem na głowie, co może sugerować późniejsze odniesienie ran w bitwie pod Maciejowicami. Po środku obrazu przedstawiona jest dramatyczna scena. Przeciwny uchwaleniu konstytucji i przekupiony przez Rosjan poseł Jan Suchorzewski próbował steroryzować zgromadzonych, grożąc zabiciem własnego syna. Dla Matejki najważniejsze było przedstawienie znaczenia Konstytucji,
A wszystko to ujęte w bogactwie palety głębokich, nasyconych kolorów, w niesamowitym złocistym świetle wydobywającym bryły z aksamitnej czerni cienia, wywodzącego się z najlepszych tradycji malarskich poprzednich epok. Dzieło Matejki, Konstytucja 3 maja 1791 roku, to historyczna opowieść i skarbnica wiedzy o ówczesnej polskiej rzeczywistości politycznej, gdzie triumf rodzi się w oparach zdrady.